Koszykówka jest stosunkowo prosta, bo to była gra, której historia też jest prosta, mianowicie ona miała służyć integracji imigrantów. Ona miała być nieskomplikowaną grą, którą pojąłby każdy imigrant przyjeżdżający w ogromnej liczbie do stanów od 1880-1890 roku, do mniej więcej 1914. Natomiast baseball dla mnie jest grą ogromnie skomplikowaną technicznie. Futbol amerykański jest dla mnie grą bardzo skomplikowaną technicznie. Nie byłem nigdy na meczu futbolowym, ale bym się nudził, dlatego, że gry to tam może jest 5 sekund, a potem jest długa przerwa, bo sędziowie muszą ustalić, czy zawodnik przebiegł ileś tam jardów i czy przyłożył tak jak trzeba. Trochę emocji jest wtedy, kiedy mamy strzał na bramkę, no bo to jest widowiskowe zawsze, udarzenia. prawda? Tak, to jest widowiskowe. Widowiskowe są też te długie podania do zawodnika pędzącego gdzieś wzdłuż linii, które musi złapać. Jajowatą piłkę i ona się odbija we wszystkie strony co jeszcze dodatkowo tych emocji przysparza. Tak, ale te akcje trwają tylko po kilka sekund tak, one są, są długie w One są bardzo krótkie, to jest, to jest prawda. I dlatego to bardziej wydarzenie jest, ma charakter takiego spotkania o charakterze rodzinno, towarzysko, wspólnym spędzaniu, spędzaniu czasu. Słyszałem, że także biznesowe. No, Biznesowe tak, dlatego że sport zarabia nie tylko na tłumach ludzi, ale zarabia też na lożach, ale zarabia też na takiej bardzo prozaicznej rzeczy, jak na wynajmie stadionu na sesje ślubne. Stadion Yankees w Nowym Jorku, baseballowego klubu. Na swoich stronach internetowych oferuje możliwość sfotografowania zrobienia takiej sesji ślubnej na stadionie, właśnie w tym. Kwadracie, który się nazywa diament yy, i ileś to kosztuje? Myślę, że te wszystkie loże, do których zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu, również ciekawe rzeczy by opowiedziały, gdyby ściany ich, tych lóż mogły, mogły mówić. Był pan na meczu no Byłem się pan czy nie? Byłem to Pana? Nie, dlatego że to jest rzecz, która. W ogóle to jest cała kultura tego wszystkiego. Baseball ma, ma inną nieco kulturę niż futbol. Na mecz baseballowy, który zaczyna się na przykład o godzinie szóstej, przychodzi się o godzinie czwartej po południu albo o trzeciej. Po co? No, na trening, zobaczyć, jak zawodnicy się rozgrzewają, ale trening to nie tylko podziwianie umiejętności tych zawodników, ale przede wszystkim łapanie piłek. Piłka z meczu ma wartość nie tylko sentymentalną, ale ma wartość bo tego rodzaju, że uderzył nią. Gracz, który jest akurat wybitny w tym sezonie. Głównie to przychodzą dzieci z ojcami, z rękawicami, i one ustawiają się w tej części trybun, bo wtedy jeszcze nie obowiązuje ten podział na, na sektory. sektory i tam, gdzie, tam, tam trzeba siedzieć po prostu, gdzie bilet mówi, że trzeba siedzieć. Przychodzą dzieci z ojcami. Wchodzą do tego sektora, w którym najczęściej ląduje trochę źle wybita piłka, i oni po prostu łapią te piłki. To są normalne zawody między dziećmi czy ojcami czasem, którzy taką piłkę chcą złapać. Bywa to niebezpieczne. Taka piłka pędzi z prędkością ponad 200 km na godzinę i na stadionie Nationals, który to jest w Waszyngtonie, w środku miasta, zdarzały się przypadki trafienia chłopca piłką. To prowadziło, bo piłka to jest w ogóle korek. Piłka baseballowa to nie jest piłka, w której znajduje się powietrze, tylko to jest kawałek korka owinięty z kilkaset metrów takiej cienkiej sznurka, takiego żyłki. Nie plastikowej, tylko z jakiegoś innego tworzywa wykonanej. Ta piłka jest piekielnie twarda. Jeżeli ona jest uderzona wyjątkowo źle, to ona może trafić w głowę. No i zdarzały się przypadki wstrząsu mózgu, na przykład po trafieniu piłką chłopaszka w głowę. W związku z tym stadiony rozciągają siatki trochę dalej, żeby zabezpieczać kibiców, ale to z kolei powoduje protesty kibiców, bo nie widać. Kibice siedzą pod pewnym kątem i oczka tej siatki powodują... Które są dosyć drobne, bo piłka nie jest duża. Tak, właśnie. I na dodatek zielone. I więc to powoduje taki efekt optyczny, w której te nitki, czy te, te sznureczki, na które się składa siatka, układają pod odpowiednim kątem, i po prostu nie widać gry. Po co się jeszcze przychodzi 3 godziny na stadion? Po to, żeby dostać figurkę zawodnika, na przykład. To jest oferta na ogół za darmo. Jeśli trafi się na dobry bilet, to można dostać taką figurkę, i oczywiście to jest rzecz bardzo powszechna i często, często zbierana przez maniaków baseballowych. Przychodzi się też, żeby pogadać ze znajomymi, i przychodzi się, żeby coś zjeść. To akurat jest dość drogie. Bo jedzenie na stadionie baseballowym. Takie, powiedziałbym, hamburgerowate, to kosztuje około 30 dolarów, to jest dużo. Na rodzinę czterosobową to jest 120 dolarów, plus jeszcze parking, plus bilet, plus innego typu atrakcje, koszulki, sklepy dla fanów. No, to, jest, to jest po prostu cała kultura z tym związana. Ale jeszcze ciekawsza jest kultura na meczach futbolowych, bo tam przed meczem, na meczach bejsbolowych tego nie ma, albo jest w mniejszym stopniu. Na meczach futbolowych, a w zasadzie przed meczami futbolowymi, ma miejsce zjawisko, które potocznie się po amerykańsku nazywa tailgating. Mecze zaczynają się około drugiej, trzeciej, ale mogą być takie sytuacje, że są przesunięte, ponieważ telewizja rządzi tym sportem. Zjawisko, które się nazywa tailgating, polega na tym, że kiedy mecz zaczyna się o drugiej albo o trzeciej po południu, parkingi na kilkanaście tysięcy samochodów, otwierane są o godzinie dziewiątej, dziesiątej, tam zjeżdżają Wjeżdżają fani i rozkładają cały, powiedziałbym, kramik każdego porządnego fana futbolu, na który składa się samochód, ogromny telewizor, duża grupa kolegów albo rodziny, grill oraz różnego rodzaju sporty, które można grać w takiej, na takiej niewielkiej przestrzeni. To jest kawałek deski z dziurką i tak woreczkiem z grochem w środku się do tego rzuca. Świetne to jest. Oprócz tego jest duża ilość piwa oraz jeszcze innych produktów alkoholowych nauch. Wytwarzanych przez samych przyjezdnych. Ja byłem częstowany takim wytworem fanów, którzy przybyli z Kentucky chyba. Bardzo dobrzy fa fa wyboda? fani, mówię. Nie, nie, to był, to Bimber był, mówiąc po prostu, wytworzony gdzieś tam domowym sposobem, znakomity. Dlaczego tak się robi? No właśnie dlatego, że trzeba zjeść przed meczem, bo mecze są długie, one trwają kilka godzin jedzenie jest tam drogie. Więc wszyscy, którzy, mówiąc wprost, konsumowali te steki, hamburgery i frytki w ogromnych ilościach, mówili wprost, że oni to robią dlatego, że na stadionie jedzenie jest drogie. I dla takiej dużej grupy rodziny na przykład to jest, to jest spory wydatek. Czy są na stadionach? Fanatycy. Takie A, są absolutnie. u nas sektory, prawda, wyznaczone dla fanatyków, gdzie tam racę, zgodnie bądź niezgodnie z prawem, jakieś flagi. Flagi są, rac nie ma, do to, to ze względów bezpieczeństwa nie wolno wnieść takich rzeczy. Na Czyli sp... są fanatycy. Tak, ale fanatycy innego rodzaju. To są fanatycy, którzy siedzą na meczu z zeszycikami i notują na przykład kto i jak trafił piłkę i na ile ta piłka poleciała, albo ile tam tych home runs, tak zwany. Tak, bo to to jest ogromnie ustatystyczniony sport. To jest sport, który polega na liczbach, na statystykach, na zestawie, na ciągłym porównywaniu. To jest taka sytuacja, w której drużyna jest wprawdzie drużyną, ale ona się składa z jednostek. To nie jest tak jak w sporcie europejskim. Sport europejski, tak, na no, takie moje rozumienie, był kształtowany wokół grupy. Popatrzy na historię na przykład angielskich zespołów piłkarskich to one po, albo niemieckich. To one powstają wokół dzielnicy. One powstają wokół fabryki. One powstają wokół miasta albo jakiejś grupy w mieście mieszkańców. Na przykład w Glasgow mamy drużyny katolickie i protestanckie, prawda, Celtic i Rangers. Natomiast w Ameryce drużyna nie powstaje wokół miasta czy wokół jakiegoś jakiejś zbiorowości, tylko powstaje wokół osoby. tą osobą może być zawodnik, tą osobą może być właściciel, tą osobą może być trener, tą osobą może być jakaś wybitna postać, która do tego klubu w jakichś okolicznościach się znalazła. Na przykład Jackie Robinson, który był czarnym zawodnikiem baseballowym, rozsławiony przez Yankees, bo był to pierwszy klub baseballowy, który na początku lat 50. dopuścił czarnych zawodników do gry. Mojalność jest trochę inaczej rozumiana. Właściciele klubu mogą go przenieść z Bostonu na przykład do Chicago. I nie będzie przypadki. protestował. Nikt nie będzie protestował, Bo ponieważ. W Polsce to nie do pomyślenia. Tak, dlatego że klub jest związany z miejscem, a w Ameryce nie. Klub jest związany z fanami i fani są na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Do Waszyngtonu przyjeżdżali ludzie z odległych miejsc. W Philadelphia akurat nie jest daleko, ale z Kentucky to już jest kawałek. Byli jacyś fani, spotkałem fanów Redskinsów, którzy przyjechali z Florydy, jechali trzy dni. Więc to pokazuje, że, że wszędzie na terenie całych Stanów, nie tylko w mieście, są fani. Doping na trybunach jest jakieś takie szaleństwo, jakie spotyka się na przykład w Polsce, czy to na meczach ważnych w mówię tutaj o hali, czy na pojedynkach na stadionach piłkarskich, czy raczej jest to takie, powiedzmy, jak w Niemczech jakieś takie wachlarzyki? Nie, nie. To nie są tak, takie proste rzeczy, ale doping jest w momencie, kiedy się coś zawodnikowi uda. Bo, jakby esencja sportu amerykańskiego polega na tym osiągnięciu, czyli na przyłożeniu, na przykład w futbolu albo na bramce zdobytej w meczu futbolowym, albo na bramce zdobytej w meczu hokejowym. Hokej z, z trybun widać znacznie lepiej niż w telewizji. Ja widziałem mecz drużyny hokejowej w Waszyngtonie. Rewelacyjną mają halę, bo to jest hala, która składa się z hali, to jest lodowisko, boisko do koszykówki. I jednocześnie hala widowiskowa. To wszystko jest w jednym. Hokej bardzo fajny. Hokej ogląda się naprawdę znakomicie. Podobnie jak koszykówka na żywo. Coś fantastycznego. Znacznie lepiej niż w telewizji. Ale wydaje mi się, że doping jest tylko w momentach, kiedy coś się dzieje. To znaczy, kiedy jest bramka, kiedy jest jakieś osiągnięcie, na przykład home run, czyli wybicie piłki za za ogrodzenie boiska baseballowego, ale dopingu takiego właśnie fali, czy czegoś w tym rodzaju nie ma. Czyli takiego stałego przez cały mecz? Tak. Taki, taki doping widziałem tylko raz. W Houston byłem na meczu Manchester City, nie, Manchester United, który miał taką wizytę w Stanach Zjednoczonych, mecze pokazowe. Soccer. Tak, tak się to nazywa po amerykańsku. Ogromny stadion, 80 tysięcy ludzi, jak później podano, do wypełnienia brakowało 200 osób, 200 miejsc, ale wszyscy to byli Latynosi.